Boże, Ojcze Wszechmogący, jesteś wywyższony tutaj teraz na tym miejscu. Wywyższamy Ciebie, Jezu Chryste. Ty jesteś Bogiem i Panem w naszych serc. Dziękuję Ci za to, że możemy Tobie dzisiaj teraz służyć, że możemy mówić, co dla nas uczyniłeś w naszym życiu. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteś Bogiem mocy, Bogiem cudów, Bogiem chwały, Bogiem wiary. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty chcesz się dzisiaj przebić do serc tylu ludzi. Dziękuję Ci za to, że my mamy wybór, że my mamy wolną decyzję, że my mamy wolną wolę, że to od nas zależy tak naprawdę, czy będziemy żyć wiecznie, czy umrzemy na wieki. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś naszym Bogiem. Jest tutaj jedna osoba, która była chora na depresję. Szukasz rozwiązania, szukasz wyjścia z sytuacji, ale próbowałaś wszystkiego. Brałaś leki przeciwdepresyjne, ale niestety nic Ci nie pomogło. Jeżeli jesteś tutaj tą osobą, przyjdź do nas, a pomożemy Ci wyjść z tej sytuacji. Jesteś osobą, która miała problemy z sercem, urodziłaś się z próbowałaś wszystkie rzeczy, próbowałaś być wyleczony, to jest mężczyzna, próbowałeś być wyleczony, ale niestety będziesz musiał brać leki do końca życia, więc jeżeli jesteś tutaj tą osobą, jeżeli miałeś jakieś problemy z sercem od urodzenia, to przyjdź do nas, chcemy się o Ciebie pomodlić, chcemy Cię dzisiaj uwolnić. Chcemy Cię uzdrowić, bo Jezus Chrystus działa dzisiaj. Jezus dzisiaj działa, jest ten sam zawsze, teraz i na wieki. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Wiecie, ja kiedyś żyłam sobie w takim miejscu, że myślałam, że Bóg sobie istnieje gdzieś tam daleko. Bardzo daleko. Ale to było kłamstwo. Bo Bóg tak naprawdę jest zainteresowany Twoim życiem osobiście. I tak samo było ze mną. Bóg mi powiedział, że On jest. Że On jest. Ja zrozumiałam to poprzez rozmowę z moim bratem. Kiedy byłam w Holandii 7 lat temu, on mi powiedział, wiesz, Jezus Cię kocha. Ja się tak na Niego popatrzyłam i sobie pomyślałam, nie no, ściemnia chyba. O co mu chodzi? Ja do kościoła w ogóle mam nie po drodze, a on mi próbuje coś wcisnąć, jakiś kit. Ale tak naprawdę to dzięki niemu zrozumiałam, że Bóg faktycznie jest mną zainteresowany. I wiecie, ja myślałam, że Bóg istnieje gdzieś daleko, ale to było kłamstwo. I wtedy, kiedy mój brat powiedział mi, że Jezus jest zainteresowany moim życiem, osobiście, że chce mieć ze mną relację, to ja powiedziałam, okej, dobra, ale nie mów mi już o Bogu. Po pewnym czasie byliśmy w jednym kościele i zobaczyłam ludzi. Weszłam tam, czułam się winna, brudna, oskarżona, osądzona. W ogóle, wiecie, wchodzę do tej wspólnoty, patrzę się na tych ludzi i mówię, oni mają coś takiego w sobie, czego ja nie mam. I czego pragnę. I wtedy, kiedy zapragnęłam tego, co oni mieli, zrozumiałam, że można żyć inaczej. Po jakimś czasie zawołałam, Boże, jeżeli istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I Jezus przyszedł i zmienił moje życie realnie. Z dnia na dzień przestałam przeklinać. Z dnia na dzień przestałam chcieć pić alkohol. Z dnia na dzień przestałam podążać złą ścieżką i się puszczać z różnymi mężczyznami. Wiecie, ja myślałam, że każdy mężczyzna, z którym byłam, że to jest ten jeden ostatni do końca życia. I to było kłamstwo, bo myślałam, że ta pozorna miłość zaspokoi pustkę w moim sercu. Ale to też było kłamstwo. Bo tylko Jezus Chrystus jest w stanie zaspokoić pustkę w Twoim sercu. I tylko dzięki Niemu jesteś w stanie być prawdziwym człowiekiem w 100%. Jeżeli jeszcze nie
Jezusa osobiście. Wołam dzisiaj do Ciebie, żebyś Go wpuścił do swojego serca. Ta decyzja zależy od Ciebie. Nie powiem Ci, że musisz. Powiem Ci, że ja tak zrobiłam. Powiem Ci, że moje życie się odmieniło. Powiem Ci, że moje życie zmieniło się w 100% na lepsze. Było ciemne, było mroczne. A teraz jest w jasności, w świetle, w miłości, w pokoju, w radości. Wszystko, co dobre na tym świecie, pochodzi od Boga. Od Boga żywego. I to jest Twoja decyzja. Czy Ty będziesz chcieć mieć, przeżywać te dobre rzeczy? Tak naprawdę. Nie tak na niby. Nie tak pozornie. Nie tak płasko. Bo Bóg jest Bogiem góry. Czasami trzeba się spiąć na szczyty, żeby dojść do zwycięstwa. Chcesz osiągnąć coś w życiu? Wejdź na górę. Na górze jest obecność Boga. Na górze jest Jezus Chrystus, który dzisiaj do Ciebie woła. Wpuść mnie do swojego serca. A ja będę chciał mieć z Tobą relację. Relację osobiście. Nie tylko na chwilę, nie na minutę. Będę z Tobą na zawsze. Tak powiedział Jezus Chrystus. A On Cię nigdy nie zostawi i nigdy Cię nie opuści. Jeżeli Mu zaufasz, to będzie najlepsza decyzja w Twoim życiu. Amen.